Witam, witam. Czas na pierwszy dzień świątecznego turnieju. Pierwszy dzień świąt, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Obrony, co mogę powiedzieć? Nikt mnie nie bił, więc standardowo muszę stracić punkty pierwszego dnia, ale może się jeszcze ruszą, ale mogą się ruszyć równie dobrze na E, więc zobaczymy. Dobra, trzeba bić. Zobaczmy, kto pierwszy. Gunnar, jest Melia. No, przydałaby się dezaktywacja, chociaż dobra. Tu mógłbym pójść albo zielonymi, ale mogę też pójść fioletami. I tu mam dezaktywację. Nie, tu mam czyszczenie siebie. Teraz mam dezaktywację. Czekajcie, niebieskie lepiej mi dezaktywują. Ale przymierzmy się. Gdybym poszedł w ten sposób, to mogłoby być ok. Ale mogę się trochę na tym przejechać. Tu za Kwazira, no zdecydowanie leczenie. Wziąłbym Wergiliusza. Natomiast mocno będę zależny tu od fioletów. Mam w nich mocne uderzenie, ale musiałyby przyjść. Mógłbym też pójść dodatkowo z dezaktywacją zieloną. Tylko wtedy, które drzewo biorę? To jest wsadzone, to zielona dezaktywacja. To musiałbym albo ciebie zabrać. I wtedy biję klockiem. Może faktycznie. Aha, dobra. W ten sposób. Bardzo pasywnie. Ale zobaczymy. O, trzeba było zabrać Jokohainena. Fioletów nie ma, zielonych nie ma. No są niebieskie. Tych niebieskich jest dużo. I chyba bym poszedł właśnie, czy od razu po trzeci ładunek? Mam czwórkę też zieloną. Mogę złożyć żółty diament, który niewiele mi da. Dobra, pójdę na razie tak. Może coś zrobię jeszcze Gunnarowi, jakąś mini krzywdę. Muszę mieć zaraz gotową dezaktywację. Dobra, wygląda na to, że będę ją miał. Dobra. I to mi załaduje dezaktywację. I całe szczęście, bo Melia się odpala. Tylko problem jest taki, że nadal nie mam fioletów. To powinno wybić Gunnara. Git. Okej, okay, mam niebieskie, ale na Melię to nie starczy. Ale w kombo z zielonymi może. Tylko chciałbym Delguna już teraz odpalić. Okej, okay, prawie. Spróbujmy ją dobić. Git. Dobra, i w końcu pojawiły się jakieś fiolety. Także póki co gramy samymi medykami. Z tym, że nie mogę używać teraz Tyruma. Muszę zaczekać i na Fajeza, i na Bertulfa. Już nie muszę. Ale zaczekam. Fiolet. Ok, będzie fiolet, git. Więc teraz tak, będzie trzeba ich dezaktywować. Dajmy sobie podbicia. Może wybiję właśnie Fajeza czy Yao. Najpierw załaduję drzewo. Fajeza. Ok. Puśćmy w niego fiolety, to go dobije. O! No dobra, i kto mi wytłumaczy, skąd się wzięły te pudła? To jest kolejny raz, kiedy mam taką sytuację w turnieju. Nikt nie miał obniżonej precyzji. A, mogłem mieć, tylko akurat zniknęło. Dobra. To zobaczę sobie w powtórce. Nie muszę się leczyć. Okej. Okay. I właściwie porobione. Git. Długo, ale bezpiecznie.
I walka numer dwa. Fajes. Dobra, i w teorii mógłbym znowu zostawić ten sam skład. Mam dezaktywację, mam sporo podbić. Nie mam w tej sytuacji nic na don. A właściwie mam ofensywną postać na ładunkach. To by był Kinsashi. I on jest w stanie tutaj sporo pomóc. Falton też nie byłby głupi. Problem jest taki, że nie ma żółtej dezaktywacji. Dobra, pójdę tym samym składem. No. Tak, mam jeden zielony do złożenia, a poza nim nie ma tu nic kompletnie. I teraz zastanawiam się, czy szukać czwórki zielonej, czy nie, pójdę chyba w ten oczywisty zielony. Okej, mam drugi. Z tym, że to jest dużo za mało. No i wypadałoby złożyć ten żółty diament i uwolnić trochę planszę. Ewentualnie mogę to zrobić jeszcze inaczej. Złożyć czwórkę i czwórkę. Czy jeszcze mam jakiś ciekawy ruch? Nie mam. Będzie duży problem. Dobra, zaryzykuję z diamentem. Okej. Jest coś fioletowego. Tylko wypadałoby mimo wszystko uwolnić planszę. Mam dojście do kolejnych fioletów. Tu podchodzi o jeden, tu podchodzi o dwa, czyli wtedy mi się rozjedzie. To muszę zrobić tak. O. Don się odpali zaraz. Kurde, jeszcze zabrakło. No nic, teraz mógłbym pójść w niebieskie, ale pójdę w te żółte. Jezu, naprawdę nic nie ma? Tu muszę zielony wystawić. Cholera, i czerwony diament. Potrzebuję. No właśnie, co potrzebuję? Potrzebuję tego jednego fioletu chociaż. Nie, muszę złożyć zielone. Okej, będzie dezaktywacja. Nawet dwie. Fajeza dobije. Chyba. Czy jestem w stanie zrobić combo, żeby te zielone podeszły? Nie, a muszę uderzyć trzema. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wolałbym zrobić tutaj te dwa. Ale przypuszczam, że dwa go nie. Chociaż czekajcie, ile mam podbić? 129 ataków więcej. Jedno podbicie. Dobra, muszę iść tak. Okej, dwa klocki. A, nie spojrzałem na jego życie. Dobra, ale Delguna mogę odpalić. Mogę załadować leczenie. Tylko nadal nie mam nic. Dobra, tutaj ten fioletowy klocek dla drzewa. O ile drzewo utrzy... Ach, kurde. Czy to zniszczy przynajmniej jedną sowę? Okej, jedną. Czy drzewo mogłoby zatrzymać manę? Okej, git. Jest szansa. Dobra, mogę sobie podbić obronę, zanim uderzy drzewo. To zróbmy tak. Drzewo będzie biło w podbitą obronę i z obniżonym atakiem. Mogę jeszcze puścić niebieskie w drzewo, bo muszę wymusić drzewo przed dom. Tylko teraz zastanawiam się, czy nie lepiej dostać speca teraz i Delguna odpalić po drzewie. Zaryzykuję. Dobra. Niestety będę miał obniżony atak, więc te zielone niedużo zrobią.
Niestety muszę też odpalić Don. Zrobię to tak. Oczywiście, jak mógłbym mieć coś innego niż czerwony diament? Ale to mi załaduje chyba Delguna znowu. Git. Jeszcze tu nie przegrałem. Git. Dobra, i teraz musi zejść zmniejszenie regeneracji, żebym mógł ładować fiolety. Jeszcze jedna tura. Mam dostęp do fioletowego diamentu nawet, ale ten diament mi nie ucieknie. Dobra, tylko ja jego potrzebuję na drugim ładunku. Niebieski? Nie? Okej, jest dobry. Git. Okej, uda się to dźwignąć. Chociaż początek nie był najlepszy. Ale jest wygrana. Zróbmy tak. Jezu, 30 tur. Porobione. I walka numer 3. No okej, tu mi trochę zielono. I teraz się zastanawiam. Znowu, czy zostawić ten skład. On nie jest zły. Jest wolny, ale nie jest zły. Chociaż tu mogę, zamiast tych fioletów. Chociaż kurde, chciałbym zostawić. Ha, dezaktywację mam w Belit. Dobra. To zróbmy trochę inaczej. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Ale weźmy sobie Feltona. I weźmy nie Kinsashi, a Melię. Tu na dobrą sprawę Fajezem też mógłbym ich odciąć, odpodbić. Ale zagrajmy tak. Dobra. Będę zaczynał od żółtych albo zielonych. Tylko teraz zastanawiam się, jak najlepiej. Chyba przez złożenie niebieskich. I chyba powinienem je złożyć poziomo. Dobra. Muszę w takim razie tak zrobić. Oj, czy drugi raz się, na poprzednim turnieju też się na LSI wyłożyłem. Nie szło tam nic. Okej, jeszcze żyję. Więc potrzebuję tego. Dobra, dobra, nie tak mocno. Mamy podbicie. Teraz będzie więcej podbić. I większym problemem teraz jest nawet Zarel niż Fajez. Fajeza mogę wymusić. Ale klocek mam niebieski przez Zarel, co mi się bardzo nie podoba. Na Fajeza mogę złożyć zielony, co nie będzie złe, bo mi załaduje kolejnego medyka. Dobra, walnijmy w Fajeza. Chyba go nie wymuszę, tylko dobiję. Okej. Okay. Siła Krita robi tu robotę. Dzięki, Melia. Jeszcze nie muszę was używać. Mam na nich klocki, no tak średnio, więc zróbmy tak. Git. No i to są podbicia. Robione. I walka numer 4. Okej. Okay. Niemalże bliźniacza drużyna, więc zostawię ten sam skład. Znaczy bliźniacza. No chodzi mi o to, że
Środek, zielona postać bijąca trzech. Flanki to Fajes i Zarel. Teraz się zastanawiam, czy pójść w te czerwone i przygotować sobie czwórkę zieloną, czy pójść w te czerwone składając niebieskie. Ale pójdę tutaj. Ok. Nie potrzebuję czwórki zielonej, więc teraz zrobię to. Ha, do o Jezu. Co ja zrobiłem? Oh. Jeden ruch za szybko. A ta Franca bije mocniej tych, którzy nie mają many. Więc teraz praktycznie każdego u mnie. O, oh, jeez. Dobra. I mam zielone dla Delguna. Ale muszę pójść po niebieskie i się uleczyć, o ile zdążę. Czwórka żółta. Mógłby zginąć? Zgiń. No naprawdę. No bez ja, jeszcze pominięcie. Cholera. Żółte mogę załadować. Muszę wybić tą małpę. Tu podejdą o 2, tu o 1. Albo zielone, albo żółte. Nie mogę złożyć i tego, i tego. Zielone nie będą miały podbić. Żółte mogą nie starczyć. Ok, zielone starczą. Ale spróbujmy zielonymi przycelować w Jarifa, jeśli się uda. Potrzebuję niebieskich. Nie mam tu oddziałów many, więc te trzy, które zahaczają o Fajeza, nic mi nie dadzą. Jarif mi zdejmie kogoś, jeśli trafi. Potrzebuję niebieskiego. Dobra, spróbuję przejąć jeszcze ich podbicia. Podbicie obrony. Kolejny czerwony diament. Cudownie. Ale za bardzo mi się nie podoba. Zero dostępu do niebieskich. O, zasłona. Okej, okay, są niebieskie. Nie. Uf. Dobra. Teraz, czy jestem w stanie wybić drzewo? Jarifa zdejmę klockiem. I pytanie, czy podejdzie kolejny żółty. Fajeza byle czym jestem w stanie zdjąć. Dobra. Teraz, czy tu jest klocek na Fajeza? Jest niebieski za 9 na pewno. A pierwszy ładunek daje odporność na naturę. A ja mam podbitą obronę plus obronę. Dobra, wypadałoby, żeby drzewo uderzyło już teraz. Ale nie wiem, czy dam radę je teraz wymusić, bo chciałbym odpalić... Tak, musiałbym chyba fioletowy diament. Boję się, że wtedy załaduję Fajeza. Dobra, muszę dobić Fajeza. Ok. Git, tu będzie wygrane. Drzewo może bić w tyle podbić. Porobione. No nie było lekko. I ostatnia walka. Ok, niedźwiedzica.
Tu by się przydała dezaktywacja. Mam ją w Belit. Mogę przejmować prowokacje, co niewiele mi daje przeciwko tej drużynie. Ale chyba nadal zostawię ten sam skład. Oczywiście czerwony diament. Mam dużo żółtych. Szkoda, że nie widzę jeszcze żółtego diamentu. A mam na pewno ile żółtych? 3, 6. Czyli muszę poszukać jeszcze czegoś innego. I teraz mogę złożyć. Czekajcie, a tu mam 3, 7. Nadal za mało. Dobra, pójdę w ten diament. O, demet, nic mi nie dał. Mam też niebieski. Dobra, zaraz będę. Okej, są żółte. Z tym, że niedźwiedź będzie odpalał, a żółtych jest ciut za mało. A może i nie. Czekajcie, tam były 4, 5, 6, 7, 8, 9 nawet mam. Okej. Dobra, niedźwiedź nie odpalił. To jest duży pozytyw. Najbardziej się boję Don, chociaż tu jeszcze problematyczne może być Grevl. I wypadałoby chyba jednak wybić Jacka. Ty najpierw nakładasz czy bijesz? Obojętnie, nawet jak dobijesz, to nałożysz. Dobra, sorki, bo coś syn potrzebował. Składamy, a właściwie chwilę on teraz składa. Bank Gringota. Dobra, złożę te niebieskie, na pewno. Ciebie muszę wybić na wszelki wypadek, ale może Melia to zrobi. Nie. Ale niebieskie klocki to zrobią. To uderzmy tu. I siła Krita robi robotę. Dawaj prowokację. Jest mi kompletnie niepotrzebna w tej walce. A teraz które żółte pierwsze? Zrobię te. Okej, chwilę jeszcze z dala od Don udało się zagrać. Teraz dobrze by było ją wybić, ale może się jeszcze nie udać. Muszę zrobić tak, jeden na pusto, żeby dać sobie kolejne podbicia. Plus 700, plus 700, lecimy. Dzięki. Za szybko to odpaliłem, bo myślałem, że już będę gotowy. Zagapiłem się. Dobra, ona będzie zaraz biła. Dostęp do żółtego. No, tak średnio. Wejdzie żółty? Tak jakby. Dobra, tu już jest po walce. Lecimy z siłą klocka. Porobione. Ok. Schodziło się trochę w tych walkach, no ale gram tu trzema pasywnymi postaciami zupełnie na dużych podbiciach. O, mamy E, rewelacja. Ty, no trzy podbicia podwójne, ja nie mam żadnego. Ok, pewnie wypadnę z 1%, ale oczywiście w ciągu tygodnia będę chciał się tam znaleźć. Także dajcie znać, jak wam idzie, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się. Do zobaczenia.